HPE pojawia się na targach Warsaw Industry Week po raz drugi. Pierwszy raz byliśmy w zeszłym roku. Jest to związane ze strategią firmy HPE i jednym z trzech filarów jest zaadresowanie potrzeb klientów w zakresie przetwarzania danych poza tradycyjnymi miejscami, czyli w miejscach, gdzie rzeczy są produkowane, gdzie się spotykamy, gdzie odpoczywamy. My to nazywamy brzegiem sieci. Przemysł 4.0, generalnie tematyka związana z projektami IoT, jest jednym z obszarów strategicznego zainteresowania HPE, dlatego między innymi tutaj się pojawiliśmy. Mitsubishi od wielu lat jest znane z tego, że produkuje doskonały hardware, roboty, napędy, sterowniki PLC. Natomiast dziś jest epoka czwartej rewolucji przemysłowej, wszyscy o tym mówią. I rzeczywiście są konkretne rozwiązania i konkretne korzyści, które z tego tematu dla nas płyną. I zorganizowaliśmy w czasie targów Warsaw Industry Week konferencję Mitsubishi tworzy przestrzeń dla partnerów IT. Spotkaliśmy się z kilkoma partnerami IT, którzy mówili o zastosowaniach i konkretnych rozwiązaniach sztucznej inteligencji, analizy danych, wizualizacji, używania edge computingu oraz chmury obliczeniowej. Wygląda na to, że już dziś dostarczanie coraz bardziej precyzyjnych robotów, coraz bardziej niezawodnych napędów elektrycznych, coraz szybszych sterowników PLC nie jest wystarczające, żeby produkować lepiej, z wyższą wydajnością, z większą efektywnością. Potrzebne są do tego rozwiązania informatyczne. Jesteśmy firmą z obszaru automatyki przemysłowej, mamy kilkudziesięciotysięczne portfolio rozmaitych produktów. Część z tych produktów przywieźliśmy dzisiaj właśnie na targi, aby zaprezentować je szerszemu gronu. Od wielu klientów spotykamy się z problemem choćby braku pracowników. I właśnie w tym roku na naszym stanowisku też pojawiła się firma Biuro Inżynierskie IEC, która jest naszym integratorem i bardzo dobrym partnerem od wielu, wielu lat. Biuro Inżynierskie w oparciu m.in. o nasze komponenty zbudowało stację do automatycznej paletyzacji. Zaletą tego rozwiązania jest to, że w momencie, gdy mamy mało pracowników, te proste czynności, które można zautomatyzować, automatyzujemy właśnie za pomocą takich stacji zrobotyzowanych, a pracowników możemy delegować do bardziej zaawansowanych i skomplikowanych rozwiązań. I to jest jakby nasze przedstawienie pewnego rozwiązania na sytuację, z którą borykają się nasi klienci, czyli właśnie z brakiem pracowników. Kierujemy naszą ofertę do takich branż jak automotive, intralogistyka, maszyny spożywcze, maszyny tekstylne oraz maszyny drukarskie. I przez ostatnie 2-3 lata widzimy ogromny boom w takiej branży właśnie jak automotive czy intralogistyka. Wiąże się to głównie z tym, że w Polsce powstaje bardzo duża liczba centrów logistycznych. Do czego zmierzamy? Do digitalizacji, to znaczy chcemy oferować rozwiązania chmurowe pozwalające producentom maszyn na tworzenie chociażby wirtualnych prototypów, a w stosunku do end userów, czyli użytkowników, na przykład na predictive maintenance.